Pierwsza. No to cześć, zaczynaj. A ze strony Karolina, to są godzinki, a dokładnie jedna. Hubert, niech formalnością stanie się zadość. Proceduj. Tak, czyli jest 6 stycznia już 2016 roku, ale dużo szy i ci w tej dacie dzisiaj. I jest trzech króli. Macie złoto, albo mirę, albo kadzidło? Nie, ale jestem królem. O, mam ale króla mamy króla. Ze sobą, ja się przygotowałam do audycji, tak. Tak? Tak. No to ja tak, no masz króla. Wśród odwykowców mamy jeszcze Tomka króla chyba, to jest już drugi. Brakuje nam trzeciego króla i liczymy właśnie, że dziś się zgłosi, bo to jest najlepszy dzień w roku do tego. Co poza tym, no i to jest przede wszystkim pierwsza audycja w nowym roku. I zmiany, zmiany. Nie wiem, czy zauważyliście już, że się Martin z nami nie przywitał. Nie przywitał się z nami? Ja się przywitam, bo to głupia zmiana. To ja tylko powiem cześć i powiem, że ja dzisiaj będę milczał w ogóle. O, tak będzie. Cichociemny. Tak. Już cichociemny? Tak. A co się z nim stało? No nic. Próbujemy, jak to jest, jak będą dwie osoby, bo ponoć jednak trzy to jest tłum za duży, wiecie, na antenie jeszcze jak dzwonią ludzie. Tak mówią słuchacze, ja ich wyjątkowo posłucham tym razem. No, tak. Ja tak taki zrobię spoiler biblijny i chciałabym w ogóle zacząć cytatem z Biblii dzisiaj. Bardzo się przygotowałam, uwaga, jest to dla mnie w ogóle hit dnia. Księga Kapłańska, rozdział 13, werset 40. Uwaga. Jeżeli komuś wyłysieje głowa, to jest on łysy, ale czysty. Ty się mnie nie pytaj dlaczego, bo nie wiem. Co to było? No to jest, po prostu śmiałam się tak jak to przeczytałam, że musiałam się podzielić. No gdzie najlepiej? Tu! No okej, czyli nie będzie miał łupieżu, albo nie będzie musiał myć głowy. Wiesz, zależało mi, żeby w pierwszych minutach było o Biblii. Okej. No bo to niby program o Biblii jest, ale to słuchajcie, możecie dzwonić i zadawać różne pytania. Właśnie, jak będzie wyglądał nasz program w tym roku? Macie jakieś pomysły? Na konwencję? Ktoś dzwoni? Jeszcze nie. Ale jak będzie dzwonił, to będzie taki dźwięk od teraz. Tak. To mi się podobają pomysły, ludzie piszą pomysły na forum. Podoba mi się pomysł, żeby na przykład było tutaj trochę ateistów albo innych... katolików, nie wiem, katolików, tak. Apologetów różnych tam teorii spiskowych, mniej lub bardziej religijnie nastawionych, różnie, żeby było tak na antenie, to by było fajne, bo generalnie najfajniej to jest chyba, jak ludzie dzwonią, bardzo różni, ale ostatnio zbyt może zrobiło się monotonnie, tacy ludzie, co mają dużo pytań albo wątpliwości, albo odpowiedzi, którymi chcą się nadwornego podzielić. Ateistę, tak? I nadwornego gościa o teorii spiskowych. Okej, musimy takiego znaleźć. No to słuchajcie, są dwa wolne etaty, jak słyszycie, na godzinkach. Możecie wysłać swoje CV na enklawa.net, tak? I będziemy rozpatrywać wasze kandydatury. No trzy dobra, zdjęcia, podanie trzy zdjęcia. Jedno do kolan, drugie do ramion, trzecie twarz. No najlepiej jakby jakaś dziewczyna jeszcze była, nie? Jeszcze jedna. A to dziewczyna w odwrotnej kolejności. Najpierw twarz, później do kolan i później... Kolejność nie jest ważna, tyle żeby wysłała zdjęcia. Tak. Dobrze. Dobra, czy macie jakieś pomysły dzisiaj? Na audycję. Znaczy ja akurat zdążyłam wczoraj wysłuchać odcinka nowego, odwykowego. Mhm. I do tego się chwilowo odniosę, póki nikt nie dzwoni. Jak tylko ktoś dzwoni, to proszę łączyć, panie majster. Mogę tak się odnieść tak, bo rzeczywiście jest takie Pawła uściślenie, jest taki paragraf i pierwsza poprawka do tego, co powiedział Jezus do konstytucji jego w sprawie małżeństw, że niewierzącemu można pozwolić odejść, nie? Mhm. Ale to nie jest automatyczne z tym, żeby go porzucić, nie? To chyba nie jest tak ujęte, żeby można to rozumieć w dwie strony. Że można pozwolić odejść, jeżeli chce, ale z porzuceniem jest problem. No i drugi aspekt tego, że w sumie sporo jest tych sytuacji, bo na świecie nie ma samych chrześcijan, sporo jest tych sytuacji i teraz dużo osób, które mogą być przyszłą żoną, jest potencjalnie czyjąś byłą żoną też, tak? I tu jest drugi problem, że czy te oddalone ewentualnie, nie? Można na tej samej zasadzie, na tych samych zasadach takich zdroworozsądkowych i ludzkich, no brać, wiesz, nie, za żony. O. A, okej, okay. Łapię. No. Chyba łapię, o co chodzi. Ci co, że po prostu wszyscy śpią ze sobą przed ślubem, a potem bierzesz taki używany towar za żonę.
Tak, w takim sensie po prostu wszyscy są używani, nie? I tak, tak. dalej. Już w ogóle jedna no, na milion sytuacja będzie taka, jaka będzie i może rzeczywiście tak jest. Czyli co, wszyscy no. cudzołożą? Nie, bo koncepcja jest bardzo fajna rzeczywiście na te czasy, że czasami po prostu no, nie da się już dalej, nie? Że trzeba zrobić, przekroczyć uprawnienia, jakie są związane z tym wszystkim. Tylko tak by dotyczył no, bardziej uwolnienia się od kogoś i zrobienie kogoś byłym swoim, nie? A teraz w momencie jest drugi problem, kiedy chcesz się z kimś związać, a on jest czyimś byłym, nie? Oddalonym. Mhm. Czy to już nie jest jakaś podwójna komplikacja i już przegięcie, czy jeszcze nie? Czy jednak to jest to samo takie po prostu ludzkie, no trudno, inaczej się nie da. Znaczy wiesz, no są chyba tylko dwa wyjścia z tej sytuacji, nie? Albo byś musiała na sztywno trzymać wszystkich przepisów, no albo mieć do nich takie bardziej luźne podejście, nie? Mhm. No i nie, co no, teraz? Coś po środku musi jeszcze być. Między co ma być po środku? No ale wiesz, no nie ma czegoś po środku chyba, nie? Mhm. No możesz traktować przekazanie jako albo wiesz, takie nieprzekraczalne, albo jako wskazówkę, jak powinno być. Albo jak najbardziej się zbliżać, tak? Do realizacji takiej wprost. No chyba no. dzisiaj ciężko byłoby to zrealizować. Chyba tak. Jeszcze myślę pomyślę na audycję, że na przykład mogliby niektórzy ze słuchających, stałych słuchaczy, tacy, którzy tutaj troszeczkę dłużej są i już parę razy dzwonili, na przykład też się zgłaszać do prowadzenia, nie? Na przykład w tym tygodniu, za tydzień mógłby być to jakiś tam Mak Maciek, za dwa jakaś tam może dziewczyna, nie? O, że można by było w też sposób coś takiego zrobić, jako urozmaicenie i zachęcenie dla innych może. Mhm. No, to byłoby ciekawe. No byle, żeby mi coś ciekawego do powiedzenia, nie? Okej, okay. Słuchajcie, a co myślicie o tym, żeby wysyłać do nas maile z pytaniami i my byśmy jakoś próbowali na nie odpowiedzieć? Chyba takiej sugestii nie było na forum, ale wydaje mi się, że to mogłoby być ciekawe, nie? Ale maile z pytaniami, znaczy z pytaniami ogólnie? No, takie jakieś temat? Pytanie, no. Na ja każdy pamiętam, temat. Kiedyś był taki odcinek, Martin zrobił raz, bo dostał takiego właśnie maila z dużą ilością pytań i to było nawet fajne. Pierwszy klient. Cześć. Siema, Kazimierz. Cześć. W ogóle wszystkiego najlepszego w nowym roku. A, dziękujemy. Mhm. Dzięki. Dziękujemy. Co poza tutaj tym? Widzę, Hubert, podesłałeś pomysł, aby na przykład ten e-mail wysłać i z pytaniami, tak? Mhm. No mi się na przykład ten osobiście jako pomysł, ten od strony słuchacza bardzo pomysł podoba, ale ja dzwonię z takim pytaniem, może taki pogląd, że jest umarł za twoje choroby, czy nie? Okej. Okay. Za choroby no. mojej no i duszy. To jest pytanie już, tak? Czy umarł? Nie. Czy słyszeliście taki pogląd? Nie. Słyszę, że nie. może uleczyć choroby. Ja tak. Ja słyszałem, no. No i na przykład jak wy to widzicie? Czy to jest prawda, czy to jest takie trochę naciągane? No, wiesz co, no tutaj znamy takie osoby, które wierzą tak, że jest taki fragment, w którym pisze, że Jezus umarł za nasze... Czekaj, że jak to było, że swoimi sińcami uleczył nas jakoś tak, nie? Tak. Martin, pamiętasz, jak to dokładnie szło? Tak, jak powiedziałeś, tak. Tak. No i oni z tego właśnie sobie wyciągają, że wiesz, tu chodzi o takie choroby fizyczne, nie? No niestety chyba nie o to chodzi. No ale to wiesz, to może tak bardziej z praktycznego punktu widzenia na to spojrzeć, nie? Dlaczego nie o to chodzi? Znaczy wiesz, bo mi się wydaje, że tutaj chodzi o ten pogląd, że wiesz, że Jezus chce każdego teraz tutaj uleczyć, no bo skoro umarł za nasze choroby, no to oznacza, że wszyscy mamy z automatu zdrowi. Którzy są chrześcijanami, nie? Znaczy, to dobrze myślisz? Ale o ten fragment chodzi, czemu nie? Znaczy oni to tak trochę rozpatrują, że na przykład jak przyjmujesz zbawienie, nie? To musi być to przez wiarę i to zostało zapłacone. Tak samo jak choroby przyjmujesz przez wiarę i to zostało zapłacone. To mniej więcej na tym zasadzie polega. No, jak umrzesz i zmartwychwstaniesz, będziesz zdrowy. Tada! Mhm. No, ale na przykład, bo nie macie też takich wyrzutów sumienia, na przykład jeśli też tam w Marka jest napisane, że wierzący będą chodzić, kładą ręce i na przykład jak widzicie chorą osobę, to nie macie takiego wewnętrznego uczucia, żeby podejść i pomodlić się o nią? No, ja nie miałem. Mamy, ale to wynika, wiesz, z naszego takiego, wiesz, mamy takich tutaj kolegów na Śląsku, którzy są niewidomi i to my mamy z tym problem, a nie oni.
bo to my chcielibyśmy, żeby oni widzieli, a niekoniecznie oni chcą widzieć, wiesz? Więc to aha, no dobra, nie jest no tak to... za każdym razem, bo my mamy chcicę, żeby, wiesz, żeby oni byli zdrowi. Nie, dlaczego Bóg coś tym w ogóle nie zrobi? No ale oni nie chcą być zdrowi. Znaczy, no wiadomo, że nic przeciwko woli człowieka się nie czyni, nie? No ale wiadomo, znaczy, tutaj też niektórzy mówią, że niektórzy ten odpowiedzialność za zdrowie też spada czasami na chrześcijanie, no bo Bóg pozostawi nam Ducha Świętego i chodzenie tak w Jego mocy, tak różne teorie są do tego. No. To nie jest odpowiedzialność, to jest możliwość. Moim zdaniem. No możliwe, dobra, to dzięki. Na razie. Cześć. Kurde, co ja takie odpowiedziałam, że on się pożegna. Nie, to bo zadał wszystkie pytania już po prostu. Wyprztykał się z pytań i ten, poszedł. Co ty, nie, no fajnie, dzwońcie ten i zadawajcie pytania. Ale co zadawajcie, jak nic nie powiedzieliśmy w ogóle. Powiedzmy mu coś. No to powiemy coś. No są takie nurty, nie? Właśnie, które mają takie przekonanie, że teraz Bóg chce wszystkich uzdrowić. No tylko nie wiem, czy jest sens teraz siedzieć tutaj z Biblią i ją tam jakoś mega dokładnie analizować na godzinkach. Czemu? Ale wystarczy spojrzeć z praktycznego punktu widzenia, że tak się po prostu nie dzieje. No to też wszyscy się nie ponawracali, a to nie znaczy, że Bóg tego nie chce. No ale są chrześcijanie, którzy są chorzy, nie? Znaczy tak, Bóg chce, żebyśmy byli zdrowi, bo wiadomo, że nie będzie chorób już w niebie, tak? To, co tak. się dzieje na świecie, nie jest naszym docelowym, nie? Rodzajem życia i nie musi wszystko tutaj nam się wydarzyć tak, jak będzie w niebie. Bóg przecież też mówił, że On zsyła, tak? Czyni człowieka chromym, ślepym i tak dalej, że potrafi to zrobić. Bo jest pomysł, to się dla mnie łączy z tymi nurtami, które uważają, że wszystkie choroby są z powodu czegoś złego, nie? Są jakąś karą, na przykład. I niektóre są. Tylko robić z tego nurt i takie założenie już, które bierze to wszystko do jednego worka, tu jest problem, nie? No i myślę, że do tego jest potrzebne to powiedzenie, że Jezus umarł za choroby i później czepianie się ludzi, że jeżeli nie są uzdrowieni, to znaczy, że mają jakieś duchowe problemy. No. Koncepcja taka, o której mówimy, mówi, że ci ludzie mówią, że tylko dlatego nie jesteśmy zdrowi wszyscy chrześcijanie, nie są? Bo nie powołują się na to prawo, które zostało im dane. To znaczy, że każdy może być zdrowy i nie mieć kataru, tylko musi teraz głośno krzyczeć, że ja chcę być zdrowy, bo Jezus za mnie umarł, ewentualnie wydzierać się na szatana też. No tylko to nie działa. No działa czasem. No ale działa raz nie. Większość wypadków nie działa. No. Ja nie wiem, ja nie znam większości. Zresztą nie ma znaczenia, czy raz działa, czy nie. Ważne jest to, że nie działa w 100%, w związku z tym to nie jest zasada jakaś. Znaczy, nie jest uniwersalna zasada. No to wychodzi, że nie jest uniwersalna zasada. To dowód podstawowy jest taki, że byli w Biblii ludzie, którzy byli chorzy. Apostoł był... Nie, Paweł miał coś tam nie tak. Bóg mu to w ogóle zesłał, jakąś rzecz związaną z cierpieniem, której bliżej nie opisał. Mówi, że to jakiś cierń. Ale go kłuł, ten cierń. I jakoś mu... Nie tylko, że Bóg go nie uleczył, ale jeszcze jest powiedziane, że to od Boga było to cierpienie. Pisał też do Tymoteusza o tym, żeby ma coś tam z żołądkiem, więc żeby pił więcej wina, a nie trochę, a nie samą wodę, bo jest chyba brudna była czy coś. Tak. Zamiast mu doradzić, tak jak to współcześni chrześcijanie z tego nurtu, że weź i zacznij krzyczeć do szatana, żeby poszedł sobie, bo nie ma prawa, żeby cię bolał brzuch. No a Tymoteusz jakoś nie krzyczał do szatana, tylko zaczął pić wino i jakoś apostołowi Pawłowi nie przyszło do głowy, żeby uleczyć to wrzaskiem albo odwoływaniem się do praw z Izajasza czy coś. Tylko jakieś my takie zwykłe, ludzkie, normalne podejście wychodzi na to. A to mówimy o człowieku, który uzdrawiał na prawo i lewo. Przecież Biblia o tym mówi, że cuda różne robił. No więc ja bym się wziął tu trochę przykład z Pawła, który wiedział doskonale, że Bóg potrafi uzdrawiać. No to bardzo dobrze wiedział. Robił to. Często, dużo. No dobra, ale Martin, bo nikt tutaj nie neguje tego, że Bóg uzdrawia, nie? Bo każdy z nas chyba tutaj widział uzdrowienie, nie? A słuchacze może nie. No, a słuchacze nie widzieli, to my możemy powiedzieć, tak, widzieliśmy, że Bóg uzdrawia. Okej, dobra, odklepane. No to teraz, wiesz, skoro wiemy, że Bóg uzdrawia, to pytanie, czy zawsze, nie? Bo to jest to pytanie. Czy zawsze, czy za każdym razem? Nie. Czy zawsze mógłby? To jest pytanie. Czy zawsze mógłbym? Tak. No, nie wiem. Czy zawsze chciałby? Jest jeszcze takie pytanie. Czy chciałby? Zawsze. No właśnie, i tu się różnią ludzie. Jest taka teoria, że zawsze by chciał, a tylko dlatego nie uzdrawia, bo to my mamy problem, bo nam brakuje wiary i nie krzyczymy, że mamy do tego prawo.
No. I to, no i na sprowadza to się to do zakłamywania rzeczywistości. Ale trzeba na to odpowiedzieć, no jak zakłamywania? Nie wiemy teraz, trzeba jakąś odpowiedź rzucić porządną. To znaczy, no czekaj, no ja widziałem no skąd niejednokrotnie wie, że tak nie jest, ludzi, którzy byli chorzy dalej, a mówili, że są zdrowi. No. No i to chodzi o jakichś absurdów, no. No i teraz przychodzi taki pastor i mówi, albo brakuje im wiary, albo krzyczą za mało, że... Ale oni sami że mówili, coś... że wiesz, tam, ja już jestem uzdrowiony, tylko wiesz, tam, ale jeszcze tego nie widzę. Są takie nurty, gdzie właśnie trzeba mówić, że już się jest zdrowy, mimo że jest się chorym nadal i to przez to się będzie uzdrowionym. To się nazywa praca z afirmacjami. Ha, to się nazywa popieprzony. Na czacie ludzie mówią, Jezus uzdrowił 100% ludzi, więc jako jego naśladowcy powinniśmy uzdrawiać ludzi. Skąd ta teoria, że uzdrowił 100% ludzi? Co? Gdzie to jest, że wszystkich? Jest gdzieś tam, że w jakimś miejscu jak przyszedł, to tam akurat uzdrowił wszystkich, co byli chorzy, ale nie, że w ogóle wszystkich. No ja nie widzę tego. No może gdzieś jest. Nie. Oho! Coś się będzie działo. To ten moment. Cześć! Dobry. Hej. Cześć. Dobry. Ja mam takie pytanko. Jestem Patryk tak w ogóle. Ze mną jest Dominika. Mam wątpliwość pewną. Nie wiem, z kim należy rozmawiać o Bogu i o Biblii. Co robić w sytuacjach, kiedy ktoś nie chce, albo jeżeli ktoś mówi, że Biblia to są bajki i fantazy tego typu? Nie wiem. Zagadać z czymś innym. No, jak tak mówi, to powiedział i tyle. No. Koniec rozmowy chyba wtedy. Co jeszcze można zrobić? Mhm. No nie wiem, wiesz, jeżeli... ktoś nie chce rozmawiać, jeżeli mamy do czynienia z kimś, kto się interesuje i kto jest chrześcijaninem, to jaki jest sens mówić mu o Biblii. Mhm. Generalnie nasza misja, że tak powiem, polega na tym, żeby mówić do tych, którzy nie mają o tym pojęcia. No, ale jest, zobacz, a pamiętasz, taki jest fragment, żeby nie rzucać pereł przed wieprze, pamiętasz? Tak. Było coś takiego i to jest po to, żeby cię tam... nie potratowały, czy coś, jakoś tak to było. No i to jest chyba podobnie, nie? Że jak będziesz gadał z kimś, kto ma to w dupie i już się określił na samym początku rozmowy, że go to kompletnie nie interesuje, no to są daremne wysiłki. Jest jeszcze UFN, że też jeżeli ktoś tak właśnie nie interesuje się i tak dalej wypiera, to żeby się nie zatrzymywać, nie tracić czasu na niego też, żeby iść dalej. No. No tak, tylko czy wtedy nie tworzymy takiego kółka wzajemnej adoracji, że mówimy tylko do tych, którzy chcą o tym słuchać i którzy są już przekonywanych. No. Okej, powiem ci, jak to jest na przykład się zdarza u mnie, bo kiedy chciałam bardzo iść i głosić, ewangelizować gdzieś tam, kurczę, nic mi z tego nie wychodziło. A kiedy gdzieś tam chyba zostawiłam to już w rękach Boga, to te sytuacje zdarzały się w najróżniejszych miejscach, w pracy, w autobusie, ale zawsze to wynikało z tego, że po prostu rozmawiam, wiesz, rozmawiasz z człowiekiem, nie od razu o Biblii, to nie może być pierwsze co, bo wtedy jak świadek Jehowy wyskakujesz, nie? I napotykasz opór. Przeważnie jest tak, że po prostu trzeba się trochę tym człowiekiem zainteresować, po prostu z kimś rozmawiać. I ten temat, jeżeli się dłużej rozmawia, to się schodzi na wszystkie po kolei zazwyczaj tematy, nie? Polityka, coś tam, muzyka, sztuka, książki, filmy. I gdzieś przeważnie przy tym ten temat się pojawia. Nie wiem, jak to się dzieje. Ja specjalnie nie wymyślam, jak to ma być. Ale zawsze się pojawiał ten temat. No i zazwyczaj ludzie wtedy chcieli rozmawiać. To już moim zdaniem później jest tak, jak jest napisane, że nie martwcie się o to, co macie powiedzieć. Jeżeli jest opór, to nie ma co. Ja na większy opór napotykam nie u ateistów, czy nie u ludzi, którzy nic o tym nie wiedzą. Oni są naprawdę ciekawi. Jeżeli widzą też czyjś entuzjazm, nie, na ten temat. Ale na przykład jest bardzo ciekawie rozmawiać się z katolikami jednak o tym. To jest najtrudniejszy materiał, najdelikatniejszy też czasami. I na przykład rozmawiałam z kolegą, który jest dosyć blisko w wszystkich strukturach kościelnych, z całą rodziną, tak jest bardzo oddany. Jest kościołowi oddany i tam on inaczej w ogóle funkcjonuje. Na co dzień w życiu to inaczej wygląda. I on, kiedy dowiedział się, że jestem kreacjonistką, bo jakoś wyszedł ten temat, to tak się, jak to, ale przecież zaprzeczasz nauce kościoła, która głosi tutaj, że ewolucja była, że to wszystko jest symboliczne, jeśli chodzi o dzieło stworzenia, jeśli chodzi o potop. I spytałam go tak, no a Jezus był dla ciebie postacią historyczną? Faktyczną, tak. No to jego rodowód cały. Należy uznać za, że to są fakty? Tak, no to idziemy do Dawida, tak? A wcześniej mnóstwo rzeczy z siebie wynika, prawda? Po kolei historia idzie. To gdzie byś postawił kreskę,
że to jest już mitologia i potop, bo on mówił na przykład, że potop to było zalanie jakiegoś terenu, niedużego, ale niby tak Kościół nauczył, on tak mi powiedział, ale że dla tych ludzi to był cały świat i dlatego mówili, że potop był, nie, na całym świecie. Więc spytałam go, gdzie by w całym testamencie postawił kreskę, że to już są jakieś tam jakoś legendy i symboliczna opowieść, a gdzie zaczynają się fakty. Nie umiał tego zrobić, o tamtej spory dużo się zastanawia i rozmawiamy. Na przykład takie coś było. Ale nie martw się, dużo będzie osób, które nie będzie chciało rozmawiać. Ale jest tylko 7 miliardów ludzi, dasz radę. Tak. No, jeden pastor mi kiedyś powiedział, że trudniej jest przekonać właśnie kogoś, kto już jest wierzący w cudzysłowie, ale nie praktykujący na przykład, jak to mówią niektórzy katolicy, niż jakiegoś ateistę, takiego kompletnego. Mhm. A po co w ogóle przekonywać? Nie chodzi o przekonywanie. Chciałby, żeby kogoś przekonywał? Nie wiem, trudno powiedzieć. Zależy, co się rozumie przez słowo przekonywać. No co wiesz, ty rozumiesz? Bo jest takie coś, że na przykład Jezus powiedział, idźcie i nauczajcie, czyńcie uczniami, nie? Czyli informujcie. Jest taka możliwość, jak to, co jest w Ewangelii. A myślę, że jest problem, że dużo osób to rozumie. Idźcie i nawracajcie. A to nie. Dobra, ale niech Patryk tam powie. Co ty, Patryk, rozumiesz przez słowo takie właśnie? Wiesz co, ja bym, jeżeli rozmawiam z kimś, kto nie ma zbyt dużej wiedzy na ten temat, to chciałbym przede wszystkim, żeby ta osoba zrozumiała, o czym jest Biblia. Mhm. Jak starasz się mu ją streścić, czy co robisz? Jak to robisz? Wiesz co, nie miałem jeszcze w życiu tak za dużo okazji, żeby rozmawiać o tym. No właśnie dlatego pytam, kiedy należy zaczynać rozmowę na ten temat. Ja w jaki sposób prowokujesz taką rozmowę? Tak powiem. Jest okazja, to wtedy. No zazwyczaj po alkoholu. Okay. To wtedy jest dobra okazja. Czyli jak działa w tobie spirytus, to wtedy ten. Tak, to działa spirit, tak. Okej. Okay. Dobra, dzięki za telefon. Cześć. Na razie. Hej. To był Patryk. A to jest fajne w Polsce, nie? Ja lubię Polskę za to, że zawsze Polacy spotkają się, trochę popiją i gadają o polityce i Bogu. To jest takie... A potem się biją. Wesołe. Tak, a potem się biją. Potem przyjeżdża policja. Tak. Przedwczoraj była tutaj u mnie i pytała ciebie? Sąsiadów, tak. No. U ciebie była? No tak, no pytała o sąsiadów. A, myślałam, niestety, że nie ciebie odwiedziła po prostu, wiesz, tak, zgłoszenie. Martin Lechowicz zakłóca ciszę nocną. Nie zakłócałem, nie. Ale nic im nie mogłem powiedzieć, bo nic nie wiem. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Chyba dobrze. Im mniej wiesz, tym dłużej żyjesz. A nie mieli takich podejrzeń, jak od razu powiedziałaś, ja nic nie wiem. Nie, aż tak nie mówiłem, no chciałem jakoś pomóc, bo był taki wyjątkowo fajny gość, taki jak z programów dawnych, że był 07 zgłoś się, nie? Taki gość, co mu zależy, co taki... Czym się objawia fajny policjant? No gada jak człowiek, to jest dziwne. Przyszedł z kolegą, drugi to był typowy policjant, który robi wrażenie, jakby nie miał mózgu, za przeproszeniem. No poważnie mówię, jakby był zombie, taki chodzi jakoś jak maszyna. A ten był fajny, taki ludzki, gada, nie tam, inspektor, ktoś tam tylko chce się dowiedzieć jak człowiek. Mhm. I tego się wydaje, że mu zależy i że był jakiś ewidentnie problem konkretny. No. Mhm. I to aż mi było lepiej, że jednak są jeszcze jacyś ludzie, którym zależy. No bo to tam różne zdanie ludzie mają o policji, przeważnie nie najlepsze. A się czasem trafi człowiek, któremu jakoś jakimś cudem po przemieleniu przez ten system zostaje... taka chęć pomagania ludziom. Zwykła taka przyzwoita chęć bycia potrzebnym komuś, przydatnym. No, no fajne. A ja ostatnio sobie prowadzę takie badanie socjologiczne, polegające na tym, że nasłuchuję sobie policji, szczególnie w piątkowe wieczory. To jest bardzo ciekawe zajęcie. To jest w Polsce całkowicie legalne. Można słuchać, ale nie wolno nadawać. No i co? I tam na przykład, kiedy ktoś się zgłasza do tego głównego tam operatora policji, jak on się nazywa, dyżurny, tak? Do dyżurnego, jest jakieś zgłoszenie, to widać, że on jest naprawdę przejęty tym zgłoszeniem. W takim sensie, że naprawdę szuka rozwiązania. I potem ponagla tam tych policjantów, szybciej, jedźcie tam, czy tam załatwcie to i zależy mu na tym. Więc to jest takie przyjemne, zmieniłem zdanie o policji trochę. Ja sobie myślę, że to powinien być w ogóle taki wyróżnik człowieka,
w ogóle kogoś, kto się na Boga powołuje. Właśnie taka postawa takiego pomagania ludziom odruchowego. Nie wiem, czy to jest odruch, czy co, ale żebyś jakoś w ludziach to zaginęło. Że teraz robią tylko swoją robotę, odbędę dziś do domu i myśleć o emeryturze, czy coś. A tu są ludzie, co im zależy jakoś. To fajne jest. Ale za to z drugiej strony, ta druga część policjantów, która nie ma kontaktu z obywatelem bezpośrednio, tym, który dzwoni, tylko dostaje zgłoszenie. Jak dostaje informację o tym, co ma robić, to często słychać po ich tonie głosu, na przykład coś takiego. Przyjął. I tak widać, że niespecjalnie się przejął, nie? Mordują kogoś, jedź tam szybko. Przyjął. Tak. Słuchacie godzinek jeszcze ciągle, bo jeszcze nie zmieniła się nazwa. A się zmieni? No tradycyjna, jakaś tradycja jest, że ten program zmienia nazwę co pół roku. Nie wiadomo po co w sumie, ale jakoś tradycja taka jest, że nie wiadomo po co, a wszyscy oczekują, że tak będzie. Godzinki są fajne, bo coś znaczą. Co? No, że godzinkę będziemy nadawać. No właśnie, ale nie szpory. Do czego się obliguje? Z kolei nie szpory, że się... Nie wiem, co znaczyło. Wieczory. Fajnie brzmi. A, wieczory też coś znaczyło. Tak, to może jeszcze wymyślę coś nowego, jak ktoś ma pomysł w ogóle, jakoś na nowy charakter tej audycji, ciekawy i taki ten bardziej dla ludzi, to niechże powie, zadzwoni tutaj. Ale fajnie by było, jakbyście wysyłali te pytania, to moglibyśmy pomyśleć, na przykład tydzień, przygotować się jakoś i faktycznie robić to pod wasze potrzeby, bo tak sami to często nie wiem, jakie macie potrzeby, ciężko zgadnąć. Człowiek nie wie, jakie ma potrzeby, póki mu się nie ten... Zresztą tak jakby powiedział tak, facet przychodzi, dyrektor telewizji i mówi w programie, nie wiem, jaki program dla was robić, więc przysyłajcie nam listy i my będziemy robić takie, jak chcecie. To jest nierealne w ogóle, no. To my mamy zrobić coś i liczyć na to, wiesz, że jak ktoś nie prześle, to będziemy robić dalej, nie? Ale może ktoś mieć jakieś specjalne życzenie. Ale wymyślmy coś nowego. Odcinek specjalny. Zróbmy coś nowego, bo coś tak nudzi mi się. Zróbmy coś nowego. No, zróbmy coś. No. Ja wymyśliłem na przykład tak, taki wymyśliłem. Uwaga, powiem wam. Wymyśliłem koncepcję, ale pewnie nie wyjdzie, ale bym spróbował. Pod tytułem zmienić program na coś takiego typu jedna historia, albo tam moja historia. Jedna historia co tydzień. Nie chodzi o to, albo jakiś tam głupi tytuł, nieważne. Ważne, żeby było tak, że w odcinku opowiadamy jedną historię z życia. Każdy czyją? Musi powiedzieć. Swoją, czy tak, swoją. No, najlepiej swoją. Jakąś historię. A na rozum mi to nie zaszkodzi? Nie, to bardzo dobra będzie, myślę. Tak, jakąś historię. I powinna być ciekawa, nie, żeby była fajna do posłuchania. Może być o Biblii, może być o Bogu. Ale ważne, żeby była historia dobra. Nie wiem, czy to ma sens. Taki... Mnie się podoba, bo bym ludzi przyprowadzał. No, żeby opowiedzieli historię. Jak ktoś zadzwoni, to też niech opowie historię. Ale nie musi. Słuchacze tak mogą. W slangu kościelnym się to nazywa świadectwo. Tak zwane. Nie. Tak, my też, no, historia. Precz. Tak. Nie, historia. Prawie zabiliście jedynego króla, jakiego mam. Żadna tam, co ty, co w ogóle, żadne świadectwo. Nie, po prostu historię z życia jakąś. No. No i historię. Może być. Coś pisało tutaj, nie wiem. Historię, nie? No wiecie o coś. No, macie wiemy. Historię dobra, w życiu, nie? To ja mam też fajny temat i tak dalej. Mam jeszcze pytanie takie odnośnie chrześcijańskiego życia i na ile się warto poświęcać, na ile to jest mądre, na ile to jest głupie. Było też już o tym parę razy. Co to znaczy poświęcać? Zaraz ci powiem, słuchaj, poznałam historię kobiety z Anglii, która miała strasznie ciężkie dzieciństwo, bo była w dzieciństwie tam wielokrotnie tam molestowana przez braci i ojca, nie? Tam gdzie się w piwnicy trzymali. Gdzieś tam się jakoś z tego wyrwała, udało jej się wyjść za mąż po tym wszystkim, tylko mąż pojechał na wojnę, nie? Gdzieś był wcielony. I z tej wojny wrócił odmieniony i odreagowywał na nią ten stres wojenny, to się jakoś tam nazywa syndrom jakiś, nie? I bił ją po prostu bardzo dotkliwie. Także, bo zaszła w ciążę, tam poroniła, miała bliźniaczą ciążę, poroniła po tym pobiciu, nie? Ludzie, i przy następnym sama. Po prostu wzięła strzelbę, którą miała w domu i chciała go zabić. Jedna tragedia. Ale go tylko tak postrzeliła, że go tylko zraniła, nie? Mocno. W co? No gdzieś tam, no w okolice ramienia, gdzieś tam mocno. Ale także poszła do więzienia za to. Ja jeszcze do więzienia. Co ciekawe, w więzieniu usłyszała Ewangelię, nie? O. I się nawróciła. Wyszła z tego pierdla, poszła do tego męża, też mu powiedziała Ewangelię na odchodne, na do widzenia, bo powiedziała, że rozwodzi się z nim, nie? Powiedziała mu Ewangelię. Założyła nową, szczęśliwą rodzinę, tam wszystko cacy, a ten mąż po 10 latach były też się nawrócił, bo o tym cały czas myślał, nie? Gdzieś szukał.
Kurde, taka historia. I teraz, no, czasami też koleżanka mi inne odpowiadała, na przykład, że tam też żona była w nieszczęśliwym związku, a mąż pod koniec życia się nawrócił, bo tak był po prostu, nie mógł przejść obojętnie wobec tego, że ona to znosiła, nie? W imię tych swoich różnych wartości, że mu wybaczała. I pod koniec życia stwierdził, że tak, że on od dawna w to wierzył i robił wrażenie, nie? Robiło wrażenie i chciał się nawrócić i teraz to robi. No i opytali, czy było sens tyle lat, bo tam było ponad 30, znosić, nie? Tak jak on był przykry. Ona powiedziała, że tak. I zastanawiam się, czy takie coś na przykład czasami nie może być większej siły rażenia, tak jak 9 zabitych gdzieś chrześcijan, nie? Za to, że się do tego przyznali. Niż to, że ktoś by chodził cały czas do kościoła co tydzień, próbował tam gdzieś na ulicy ewangelizować, coś tam pisać, nie? Czy taki to, że coś takiego zrobisz? Bo mi się to wydaje głupim poświęceniem, nie? Że to już jest przesada, a tutaj okazuje się, że to później no, jest czymś bardzo ważnym dla wielu osób i no, zmusza do myślenia i robi wrażenie po prostu. To ja mam pecha, bo ja nie miałem takich wujów. A to wuje, nie? A to kawał wuja jednak, no. Żeby tak... No, bo to co ja mam zrobić? Ja nie mam dobrej historii w życiowej. Nie, to robisz swoje. Wygrasz, mam talent. Chodzi o to, czy, wiesz, ona na pewno słyszą tacy ludzie, że to jest głupie poświęcenie. Męczysz się, daj spokój, mogłabyś zrobić tyle pożytecznych rzeczy w tym czasie, tak? No. A później dzieje się coś takiego i ta historia zaczyna po prostu być podawana dalej. No tak jak Ewangelia, słuchajcie, ludzie za to ginęli, tak? I to sprawiało, że no, musiało robić wrażenie. No, teraz giną za Wisłę albo Krakowie czasem. Tylko już. Nikt za nic już nie ginie. Co za czasy. Dla wyznawców Wisły i Krakowi to jest ten. Przypomnę, doszliśmy do połowy godzinek. Być może ostatnich, bo może za tydzień nowe, więc uczcimy to głośniej z podgłośnieniem muzyczki. No tak, w ogóle, a na czacie przyszedł człowiek i Kartosz się nazywa i mówi, że ja mam historię do opowiedzenia, że teraz albo za tydzień. Chodź teraz, nie za tydzień, chodź, bo wypróbujemy, czy to ma sens i czy to działa. I w ogóle może to być dobry pomysł. I ja sobie myślę, że wtedy audycja by była, mogłaby trwać 5 minut albo 2 godziny, różnie. Zależy, kiedy nam się skończą historie. Każdy ma jedną historię powiedzieć, a jak nam się skończy, to idziemy. A jak ktoś chce zadzwonić i powiedzieć swoją, to odpowie. Kartosz, dzwoń dziś. Wszyscy głosujemy za tym. Próbujemy. Ja też. Tak? Jestem za. Nie będzie godzinki, tylko będzie historie życiowe albo jakieś coś takie. To cisza. Czekam, aż on zadzwoni. Dobra. Cisza. Tak. A może nie zadzwoni, bo nie wie może jak. Nie zadzwoni. Marcin, to była gra, kto pierwszy się odezwie, ten przegrywa. Nie, to gra by była bez sensu, bo by się nie skończyła. Niech ktoś powie, jak tak. Zadzwonić teraz. Na żywo jest. Ja mogę kobiecy głosem. Królu. Kobiecy. Król. To dobra. Twoje ja święto. Dzisiaj do króla, dzisiaj króla dzień, proszę. Dobra. To można dzwonić na numer 222-195-159. To jest warszawski numer stacjonarny i płacicie jak za rozmowę do Warszawy. A jak nie chcecie płacić, to możecie dzwonić na Skype'a do użytkownika o nazwie enklawa.net. Bardzo dobrze. To na razie nie dzwoni. Tak więc kontynuując, czy wystarczy nam na przykład historii życiowych, żeby co tydzień jedną powiedzieć? Jakichś? Takich mogą być dłuższe, bo wtedy można pytać. Możemy po prostu intensywniej żyć. No to ja już przy okazji, no ja już się nażyłem, tylko ja nie wiem, czy pamiętam wszystko, bo muszę sobie jakoś prześledzić życie, rozgrzebać. Szkoda, że się notatek nie robiło, nie? No, tyle historii się marnuje, na marne poszły. Ja w ogóle strasznie lubię historie i ludzie mówią też, że lubią te historie życiowe, nie? Ja też. To są najlepsze. Tylko przy ognisko by się przydało ognisko jeszcze. Jak no to może ognisko taką nazwę ognisko. Ognisko czy coś. O, nazwa audycji czy coś takiego. A ja jeszcze wywołam, tutaj widzę, że Remik jest na czacie i Remik do mnie pisał, że ma jakieś ciekawe przemyślenia chrześcijańskie o Star Warsach nowych. Może zadzwonić. Ja jestem ciekaw tych Star Warsowych przemyśleń. Co to on wymyślił? Chrześcijańskie przemyślenia. Wiecie, generalnie Lucas George też jak wymyślał postaci, nie? Całe na początku sagi, to on zebrał i takie właśnie chrześcijańskie różne archetypy i w różnych mitologiach i w różnych legendach pozbierał takie archetypy, żeby to na pewno wypaliło, nie? Żeby to były na tyle silne postaci, żeby oddziaływały. No to można się tam domyślać.
co, kto, gdzie i jak. Która postać była twoja ulubiona? Czy Karolinka? Pytania. Moja postać? Star Warsów. C-3PO. Okej. Okay. Król? Twoja? Nie wiem, dawno oglądałem. Ostatniej tej, co była w teraz kinach, nie oglądałem w ogóle, więc tak nie za bardzo pamiętam. A nie księżniczka jak ty, król? Księżniczka. No, znaczy mało jej było w sumie trochę. Taka, była brzydka. Taka dziecinna trochę. Anakin z tej pierwszej części mi się podobał. Czyli mały Skywalker. Dobra, Martin. No. Ja nie wiem, może być, czy ja muszę zostać. I am your father. No ten facet. A, wiedziałem, że gdzie wejdę, mój ten. Imię ojca i syna. Że po prostu robi wrażenie. Ja nie mówię, że ja się nim chcę być jak on, tylko... On był przerażający jak buka. Był, straszny był. Tak mówił. Proszę. He will join us or die, master. Po prostu genialne w ogóle. Sam, czyste zło. Czyste zło. No tam od razu zło. Konwertował na końcu. Spoiler! Han Solo? No to ja nie, to trzeba być kobietą chyba. No jeszcze z Mistrza Jody lubiłem niektóre fragmenty wypowiedzi. Na przykład jak powiedział tak jak... No! Try not! Do! Or do not! Jego składnia. Tak, czy to nie słyszeli, róbcie, nie ma próbowania. Rób albo nie rób. Już, nie ma próbowania. No mówi jak Polacy to mądre jest. Właściwie. To jest takie, mówię, że spróbuję, zakłada brak wiary i od razu skazuje przedsięwzięcie na niepowodzenie, więc to takie czasem... Dlaczego on tak dziwnie znał angielski, ten Yoda? Bo był głupi. Nie, zobaczcie, to chodzi o takie przedstawianie szyku, tak jak też Biblia też ma swój taki starodawny język, specyficzną czasami gramatykę, nie? Jeśli chodzi o czasowniki i tak dalej, to jest od razu tak się może kojarzy z taką mądrością i dlatego Yoda tak mówił. Specjalny zabieg. Trzeba było mądrość w czymś tak głupim zobaczyć. Wiesz, to takie przewrotne było. Ktoś mówi jak niedouczony po prostu licealista, ja mam, nie? No tak, ale ja mam poważniejsze pytanie. Czy Gwiezdne Wojny mogą kogoś zbliżać do Boga z Biblii? Do chrześcijaństwa na przykład? Czy oddalają bardziej? Jejku, nie wiem, czy mogło zbliżać. No, można na tym oprzeć właśnie temat rozmowy, że na przykład poznanie mocy to może się wiązać z tak, jak to jest jak nawrócenie, tak? Że żyjesz sobie gdzieś na jakiejś pustyni, jako tam Luke, tak, Skywalker, nie? I czujesz, że coś gdzieś siedzi i jakbyś tego nie poznał, to byś dalej siedział na tej pustyni. On by miał tam fajne życie u cioci, ciocia by mu pewnie zapisała ten domek, by sobie tam żył, nie? Mhm. I co ciekawe, że też fajnie jest pokazane, że już poznanie mocy i to, ile dobrego można zrobić za jej pomocą, nie znaczy, że życie będzie łatwe. Wcale nie znaczy. On miał kupę problemów. Poświęcenie. No tak. Tak. To pasuje do chrześcijaństwa. No ale przygoda życia, nie? Tak, no właśnie. Więc ja sobie myślę, że w ogóle samo stawianie sprawy, że jest duchowość, trudna droga jednak, kontra technologia i taki materializm tego świata, taka zwyczajność, to było przez wszystkie te części oryginalnej serii było podkreślane przecież, że Lord Vader to jest ostatni z tej jakiejś religijnego kultu czy coś, a on mówi, że cała ta technologia jest niczym wobec potęgi tej mocy. No więc jak to się tak odbierze, że tu jest duchowość jakaś, a tu jest zwyczajny świat materialny, który się wydaje zachęcający, no i film pokazuje, że duchowość jest jednak silniejsza i bardziej wartościowa, to zachęca do szukania jej, myślę. O, telefon jest. To już. Dzień dobry. Dzwoni Remi. Dzień dobry, tak. Hubert mnie przywołał, to dzwonię. Już mogę mówić, o co mi chodzi? Możesz. Czekaj, spytajmy króla. Czy królu, czy może? Zezwalam. Okay. O, to wspaniale. No ja pamiętam odnośnie Gwiezdnych Wojen, że ja oglądałem je i to tak dosyć intensywnie i czytałem równocześnie książki o apokalipsie i tak dalej, o różnego typu proroctwach. No i w tej książce autor sugerował, że antychrystem jest papież. No jednocześnie to chodziło o bestię z morza z 13 rozdziału z Objawienia i on to identyfikuje z małym rogiem z 7 rozdziału Daniela. No ja tak sobie pomyślałem o imperatorze Palpatinie, który, mówię tutaj o pierwszych trzech częściach, jeżeli chodzi o chronologię wydarzeń,
No i to jest taki gość, który na początku się jawi jako taki dobry, serdeczny kanclerz, a jednocześnie knuje taką intrygę, która ostatecznie się kończy zupełnym przewrotem. A że spoiler zrobił straszny teraz. Straszny. I że Republika zamienia się w Imperium. No i tak sobie pomyślałem i tak sobie zacząłem to tak kojarzyć, że tutaj niby papież, który jest też sympatyczny, uśmiechnięty i tak dalej. Papież? A tutaj kanclerz Palpatine, no i to jest taki powiedzmy jak papież, a z drugiej strony wiadomo, że może się coś kryć za tym złego. No ale to, to było do momentu, kiedy usłyszałem interpretację Grzegorza Brauna, no i potem już mi się wszystko rozwaliło i w tej chwili już nie wiem, bo zacząłem myśleć, że może Imperator Palpatine miał rację i Anakin Skywalker rzeczywiście działał w słusznej sprawie. To przesada. No dobra, to dzięki za to skojarzenie. Teraz mi się będzie śniło po nocach. Że może papież. Ja myślałem, że po prostu Vader jest tym imperatorem, papież. Papież Franciszek imperatorem. No, no jest to ale ciekawe. Ale też ubrany na czarno. Taka sutanna trochę. Papież jest biały. To znaczy, to są takie skojarzenia wtedy, jak czytałem te książki. No, teraz wiadomo, że tak trochę inaczej do tego podchodzę, no ale może no, jest wielu chrześcijan, którzy uważają, że papieństwo to antychryst, który teraz przybrał taką formę, jaką przybrał. No, ale to wiadomo, kto sobie tam chce interpretować, tak jak to niech sobie to robi. Tak samo mówili o poprzednim papieżu, ale nic specjalnego w sumie nie zrobił. Takiego, co by się skończyło końcem świata i wielką wojną dobrych ze złymi czy coś, tylko wziął i umarł. I tyle. Jedyne, co się zmieniło, to to, że przez chwilę Wisła z Krakowią się nie biły jakieś 2 tygodnie. To jest jakieś osiągnięcie. No jest, tylko że to nie jest osiągnięcie na skalę antychrysta zupełnie. No tak, i to jest też sporo takich przejaskrawień, że papież jest władcą świata i tak dalej, a nie wiem, jaką na przykład papież ma władzę nad Koreą Północną, nad Chinami. Jakby miał nad Kaczyńskim, to ja bym, mi wystarczy, niech Kaczyńskiego usunie papież, przecież ma władzę nad światem. Ja nie chcę. No nie wiem, ja może Kaczyński mu na rękę. Ja chcę Korwina. Nie chcę też. Ciekawe, kogo chce papież. No, papież myślę, że nie ma jednak władzy nad światem w ogóle specjalnie za dużej. Dobra, no to dzięki. No to takie coś to o tym. Cześć. Cześć. Lemik, Lemik. To już, a, już poszedł, a mogliśmy się go spytać jakąś historię, no. No to, aha, historia. Ale to za tydzień, w ogóle za tydzień będą historię. No powiedział coś tam. Ale wiesz co, jeszcze myślę, bo bardzo fajnie, żeś Martin wywołał temat, który niby miał być podsumowaniem poprzedniego, o tym, o tej duchowości skonfrontowanej, nie, z jakąś tam, nie, siłą materii. I jeszcze w dodatku... Bo zobacz, to jest archetyp też taki, który bardzo często jest, no ludzi to bardzo grzeje, jeśli chodzi na przykład o taką fabrykę i manufakturę, nie? To jest tak samo jak, nie wiem, nasza Justyna Kowalczyk, która nie ma tutaj takich warunków do ćwiczeń, nie? Jak na przykład te wszystkie Norweżki, nie? Które mają tam super, czy Sylwester Stallone jako Rocky, on tam biegał po jakichś, nie, górkach sam, po schodach po prostu ćwiczył, miał zwykły dres, nie, a jego przeciwnik miał tam wszystko, całe zaplecze, super sprzęty. To zwykły tak samo jak Dawid i Goliat. Tak było. Którym Dawid miał wiarę, był mały, goły i miał kamyk, nie, miał proce, a tu wychodzi taki, był rudy. Wiesz, był rudy. Chodzi o takie właśnie pokazanie, że często siła ducha jest o wiele ważniejsza. W filmach też często jest, że ktoś, nie wiem, jedzie w wyścigu słabym sprzętem, tak? Ale ma umiejętności, tą wiarę w siebie, determinację, a przeciwnicy są zawsze wyposażeni, mają fundusze na wszystko, nie? Tak, ale to w Gwiezdnych Wojnach to jest bardziej pokazane. To jest jako cały styl życia, jako w ogóle inne postawy życiowe. No i jeszcze jest ciekawy element, że ta duchowość dzieli się na dobrą i złą stronę. You don't know the power of the dark side. Tak mówił Luke Vader. I zachęcał do przejścia na złą stronę mocy. I co, jest coś takiego, czy w ogóle to pasuje do wizji chrześcijańskiej świata? Jak się poddasz jakiemuś tam strachowi, agresji, coś tam, to ci przejdziesz gdzieś tam. Tak. Hubert, co powiesz na to? Ja myślę, że ja już jestem po ciemnej stronie mocy. Co ty mówisz? Myślę, że ta ciemna strona mocy kojarzy z fanatyzmem religijnym najbardziej. O, czyli PiS jest... No. Ja myślę, że skoro ludzie tak się bardzo boją, wiesz, kolonizacji Europy przez ciemniejszych ludzi, to przechodzimy na ciemną stronę mocy. Myślę, że Kaczyński to będzie taki imperator, będzie tak mówił? No, skills are no match for the power of the dark side.
Tak, to się mówi. Sądząc po wzroście, to co najwyżej może być mistrz Yoda. Z twarzy trochę podobny do Imperatora. Może coś, reszta też nadąży, zobaczymy. No. No, dobrze, dobrze. Co teraz? Co teraz? Teraz muzyczka. No tak, akurat rozłączyło się na chwilę. Huberta rozłączyło. Jego tak rozłącza czasami. Ja przypomnę, że Kartosz miał zadzwonić i opowiedzieć historię. No tak miało być. A nie zadzwonił. To tak wstyd. Tak. O, to ja tutaj jeszcze dla pań przypomnienie swoje. I love you. I know. Tak było. Miło sobie. Tak. No, więc zanim wróci Hubert, wracasz czy nie? Co tam takie kropki śmigają? Połączenie nie może być zrealizowane. Hubert przeszedł chyba na ciemną stronę teraz internetu i no już właśnie, nie sięga. Co, widzisz, sam się przyznał, sam to wywołał. I co, nie ma mocy? Nie ma mocy? Jest moc. Dobra, wracając do tego, że jest początek roku, to ja poważnie mówię, zmieńmy sobie godzinki na historyjki. Takie jakieś na to ognisko z opowieściami, czy jak to tam nazwać. Jak to nazwać? Propozycje piszcie w komentarzu, jak nazwać nową formułę, w której po prostu dzwonimy i zaczynamy od opowiedzenia historii. I będzie zawsze, na pewno będą w historię, przynajmniej każdy z prowadzących przynajmniej będzie musiał powiedzieć historię jakąś tam, ciekawą z życia. Może być długa, krótka, ale ciekawa. Kurde, będę musiał się przygotowywać. No, to jest dobre, nie? Ale przypominaj sobie jedną historię z życia. I każdy, kto chce zadzwonić, to też. Im ciekawsze, tym fajniejsze, więcej cukierków będzie za to. No. Okay. Tak było. Może być? Spróbujemy? Może być. No. I tytuł. Spróbujemy. Tytuł chcę, bo nie wiem, jaki tytuł. Trzeba nowy tytuł. Ale to związane z historią, z nazwie, no, czy nie? Wiem. Rozmowy przy ognisku. Tak, żeby pasował. Rozmowy przy... Nie, jakieś, nie wiem, nocne historie, nie, wieczorne historie, nie. Nocne historie się kojarzy dziwnie trochę. Nocne historie z życia internauty. Nie, no nie wiem, coś nie, musi nie, być. Nie. Musi się coś dać, no musi się. Musi coś pasować. Bra. No, tego nie było jeszcze w godzinkach, w ogóle nowa jakaś ten... No nie wiem, czy to wystarczy nam historii, ale jak mówię, spodziewajcie się więc, słuchacze, że za tydzień będzie krócej dużo, bo jak nam się skończą historie, to nie będziemy przeciągać, a jak nie będzie słuchaczy z pytaniami, to nie będziemy odpowiadać, więc mogą być krótkie czasem odcinki, a czasem mogą być długie, zobaczmy. Nowość. Próbujemy, co? Eksperymentujemy. Trzeba coś nowego, bo mi się nudzi. Już. Dobrze? No. Dobry pomysł. Tak. Poza tym ja sama lubię, uwielbiam słuchać historii czyjś. No właśnie się. Też. I pisać lubię, ale słuchać bardziej. Lubię jakoś tak. No. Dlatego tak filmy oglądam, bo to przecież historie. Dlatego tak nie znoszę ostatniej części Star Wars, bo tam nie było żadnej historii nowej. W ogóle nic nowego nie było. Dlatego mi się nie podoba, że nie ma historii i dlatego mi się podoba, że jest dobra historia. Ja jutro mam nadzieję, idę na dobrą historię, bo idę na Sherlocka w nocy. To na pewno będzie dobra historia. Mhm. Jakiego Sherlocka? Tego, co jest serial, nie? Na BBC, tylko to jest pomiędzy sezonami, jest tak rzucony, zrobiony na epokę wiktoriańską. I tylko jednego dnia, tego 7 stycznia, w kinach wielu polskich kinach jest po jednym seansie. Tylko jeden, jedyny. Coś podobnego. No, zrobili właśnie z Benedyktem, no z tymi wszystkimi aktorami, tylko na epokę wiktoriańską. Chyba, żeby coś rzucić fanom czekającym na nowy sezon. To ja tego nie wiedziałem. To by się, to by fajne było. No może jeszcze są, no w Warszawie na pewno jest seans jutro. Na czacie propozycje. Spowiedź u ojca Martina. Co to w ogóle jest? Grupa wsparcia. Nie, no nie, Grubem, nie, no nie. Wyznaj, czekaj. Telefon mi się rozbił. Opowiadajki tutaj. Wróciłem z ciemnej strony mocy. No, co myśleliście? Jak było? Ciemno. Szukamy propozycji na tytuł nowej formuły audycji. Ognisko. Ognisko. Czy wiesz, przy ognisku fajnie się opowiada historię, no. Coś w tym jest. Ognisko. A jakie już macie poza ogniskiem? Opowieści spod sutanny, spowiedzi ojca Martin. Co było? Opowieści spod sutanny? Czy ja dobrze to... Nie wiem. Opowieści spod sutanny w ogóle.
Nie, no, no robi wrażenie, ale nie oddaje istoty rzeczy chyba. Ziarno buntu. Może A to ci historia. A czy wy słyszeliście, o co ma chodzić w programie? A to ci historia jest fajne. A to ci historia. Nie, to jest infantylne trochę za bardzo. No nie, a opowieści spod Suntany w ogóle. No, a to my czytamy. Dużo mniej infantylne, ale za to za dziwne. Może opowiadaj, wykrzyknik. Jeszcze tak jak siedzą ludzie przy ognisku i ktoś mówi, powiedział taką historię, opowiedziałbym wam, ale nie wiem, czy to ona jest fajna. A wszyscy mówią, opowiadaj! To bardziej tą pierwszą część tego, tej wypowiedzi. To może być fakty autentyczne. Nie, to też jest śmieszne. No nie tak łatwo wymyślić dobry tytuł. To jest czasem miesiącami się wymyśla. Żeby tak, było. I potem ostatecznie wymyśla się nieszpory. No właśnie, no ale my mamy tydzień na to. A może coś tam, żeby było story, wiesz, z angielskiego, nie? Może. Są różne takie story, nie? Albo coś tam ze story. Mhm. Zobaczymy. No. A nie story, to się każe z tory. Że opowieści z tory. A póki co jest ostatnia 10 minut tej audycji, czy ostatnie 10 minut story, godziny. Story. A może zmiany, skończmy 10 minut wcześniej. Nie, bo to ostatnie godzinki, to już musimy wytrzymać do końca. Ostatnie 10 minut, a od następnego tygodnia to już tylko historie i jej audycje mogą być krótkie, ale będą zawsze treściwe. Bo zawsze musisz cierpliwą być. Zawsze historie. Czy ktoś widział z was Gwiezdne Wojny z dubbingiem? Nie, chyba nigdy. Nie. Z takim masochistą. Czy to się nadaje w ogóle do oglądania? Chyba tylko Darth Vader się nadaje, bo nie widać. Jest. Jakiś taki basowy głos fajny. No. Znaczy on by mógł nie ściągać maski, wtedy byłoby lepiej. Może twoje story. Twoje story. Twoje story. Jak twój ruch brzmi za bardzo. No. Nie może być. Twoje story mi się podoba. Jestem na tak. Twoje story? Nie, będzie Toy Story brzmiało, jak się nie powie wyraźnie. Admirał jeszcze tutaj wypowiedź taką. May the force be with us. May the force be with us. To było to też takie w filmie, to był jako trochę chyba wzorowali się na Bóg z... Idźcie z Bogiem, czy coś takiego. To tak brzmi jak niech Bóg będzie z tobą, czy coś takiego. Tylko było force. Tak, w ogóle dużo ludzi, dużo ludzi ma jakiś nienawistny stosunek do Gwiezdnych Wojen, znaczy w sensie takich kościelnych ludzi, bo twierdzą, że te wszystkie Force inne to takie New Age i promuje to. No, ja wiem, no coś tam podobieństwa są pewnie. A Harry Potter magię. No tak, już. Nie, ja też jak mówię, że oglądałam Harry'ego Pottera, Władcę Pierścieni, czy właśnie Gwiezdne Wojny, to dużo osób mówi, nie, ja takie rzeczy nie oglądam, nie. Tak rzeczywiście. Boją się? Czy co? No nie wiem, no, może ludzie... To jest, wiesz, no wydaje mi się, że to jest na takim poziomie, że nie ma się czego bać. To jest nurt. To jest nurt. Dużo jest nurtów. Ja myślę, wiele jest rzek. Poza tym nieoglądanie Star Warsów trochę jest krzywdzące, no. Wiesz, to jest jednak duże dzieło popkultury, które powinno się znać. No znać by trzeba, tak. Ale nie da się już teraz zrobić takiego też efektu, słuchajcie, jak w tych latach, co myśmy byli mali i nie było komputerów i tak dalej. Znaczy jak to weszło do kin, to musiał być naprawdę... No, to było coś niesamowitego. Teraz ja pamiętam, bo oglądałem to oczywiście na skopiowanym VHS-ie jakimś. Ja pamiętam, jak mi kopara opadła na ziemię, jak zobaczyłem protezę ręki, że ona działa tak dokładnie. I byłem tak w szoku, mówię, nie może tak działać, nie? A właśnie, mieliście coś takiego, że jakiś efekt, no bo weszło 3D do kin, później był Avatar, który też miał być zupełnie nową technologią, nie? Mieliście też taki efekt wow, jakiś, jeśli chodzi o technologię użytą w filmie. Nie wiem, film Grawitacja był też ciekawie zrobiony bardzo. No już nie będzie efektów wow, bo to nie jest aż takie przejście dramatyczne, jakościowe. Nie da się. Ostatni efekt wow miałem taki, używając Oculusa. Nie, to też już nie. No już widziałeś 3D, już się kręciło. Ale inaczej, to jest moje zdanie, nie? Jeśli chodzi o taki efekt wow, że coś mnie jeszcze zaskoczyło, to zaskoczył mnie Oculus. Bardzo pozytywnie. Myślałem, że to będzie taka zabawka 3D zwykła, a okazało się, że nie. No jest zabawka 3D. A używałeś? Tak, ale to nic. No bo to no tak, jak nie skończymy 10 minut wcześniej, będziemy gadać o filmach. O jakichś Oculusach. No to traci się, dość się nudzi tam 4 godziny i koniec. Nie da się więcej, bo po prostu się gorzej... Nie wiem, ja mam w ogóle okulary 3D do grania, ale jakoś wolę grać w 2D.
bo się wycelować tym nie idzie. Męczy się człowiek jakoś. Nie wiem, dlaczego to tak męczy. Martin, zwracę ci tajemnicę. Jesteś stary. Co z matą? Po prostu starym prykiem marudzić. Zagraj ze mną w Counter Strike'a, zobaczymy, kto jest stary. Anyways. Zobaczymy, kto jest stary. Zagraj ze mną w Battlefield, oczywiście, że tak. Proszę cię bardzo. W każdym razie będzie pojedynek tutaj. Do później. A na razie jeszcze są propozycje. Don Camilo rzucił, że Gawenda, albo Gawendy może odwykowe. Brzmi jak lawenda na komary. Opowieść jest pod sutanny, na razie mi się podobają. Tak, a w stylu jeszcze Martina typowo. No niestety, wiem, ale potrzeba mnie powstrzymywać, dlatego tu mówimy w parę osób. A Sebus 97 powiedział piecek gazowy, bo to takie lepsze ognisko. No nie wiem, może zostawmy piece, bo się jakoś źle kojarzą. Fajerka. Piece. Fajerka. Filmy kung fu z niemieckim dubbingiem poleca. Ktoś tu na czacie też. No to może być ciekawe. Ja byłem w Niemczech teraz przez święta za granicą i powiem wam, że tam to jest dopiero hardcore. Jeśli uważacie, że polski lektor to coś złego, to koniecznie zapraszam was do Niemiec. Tam wszystko jest z dublingiem i to niemieckim. Nie umiecie sobie nawet wyobrazić, jak bardzo to jest złe. Vader jest w wersji niemieckiej? Tak, tak. Wszystko tam jest po niemiecku. Tylko wiesz, jeszcze takie filmy, takie Schnitzel. I co mówi? Ich bin dein Vater, Luke. Coś takiego. Właśnie nie wiem, jak mówi. Nie katowałem się, ale wszystko brzmi jak Hitler. Wszystko brzmi jak Hitler. Wszystko brzmi jak szorstki papier toaletowy. To znaczy, ja niemiecki język toleruję tylko w kantatach świeckich Bacha. Naprawdę, o, tam jest czad. A jednak. Poza tym ciężko. Jednak są wyjątki. No, więc ostatnie minuty. Ja uważam, że to jest świetny język, jak na kogoś krzyczysz. Oh. Krzyczał do potęgi. Schnella! No, super. Nigdzie tak nie zabrzmi jak Schnella. Myślę, że już nie trzeba krzyczeć, wystarczy mówić normalnie, to już brzmi. Schnella. Włosi krzyczą dużo więcej niż Niemcy, jak gadają. Się cały czas tak drą jakby. A Niemcy nie muszą podnosić głosu, bo już sam język zapewnia takie natężenie emocji negatywnych, ciemną stronę emocji, że już nie muszą nawet krzyczeć. Tak by... Eine kleine Niemcy! Widzę, że Kazik odkrył... Wachluchte! No i dlatego nie mogą dłużej godzinki być godzinkami, bo my się tu dobrze bawimy jako prowadzący. Za dobrze. Doskonale za dobrze, bawimy. Tylko to dla was ma być, a nie tak, a nie, to jest dla dzwoniących, zgadza się. To tak. No nie, ale jest jak my właśnie, siedzimy w trójkę, to my się za dobrze bawimy i to jak co zrobić? Co no może tak być, słuchacz się będzie bawić razem z nami, ale musimy opowiadać konkretnie historię. I wtedy powinno być dobrze. Więc zobaczymy, za tydzień przyjdź tutaj i zobacz, cośmy wymyślili. A jak ktoś ma propozycję, o, nagranie jakiejś czołówki tam, albo podkładzik ma fajny. Przysyłajcie wszystko, trzeba coś nowego wymyślać, nowe rzeczy. Jestem napalony na nowe rzeczy, bo... Jakub, ja bym w ogóle coś ponagrywał, ale nie chrześcijańskie. No to mówię, no to gawędy dla wszystkich, żeby były historie. A, od razu mówię, że historie, jak będziecie dzwonić z historiami, nie muszą być w ogóle o chrześcijaństwie. Chodźcie tu. Może być od jak zostać satanistą, jak kobieta z torebkę zgubiła na ulicy, a ty biegłeś i tak... biegłeś za nią i potem wsiadłeś do pociągu, a potem znowu do taksówki i cały czas za nią, a ona też uciekała potem w końcu. I tak przez tydzień się ganiałeś się po całej Polsce, aż jej oddałeś. Na przykład. Bo to by była ciekawa historia. Okay. Nie musi być o Biblii. No taka, jakby była prawdziwa, to też by było fajnie. Dobrze powiedziałeś na koniec. Dobrze, no to pożegnajmy się z tym. Podziękujmy za słuchanie godzinek, że sorry, że myśmy tak tu czasem się za dobrze bawili razem i to kosztem słuchaczy było, no ale my się dobrze bawimy po prostu razem. Przepraszam, no co, że to jesteśmy, żegnamy się ładnie. Że jesteśmy szczęśliwi i zadowoleni i mamy wszystko fajnie. Przepraszam bardzo, że czy umiesz, my Karolinka, mamy Boga i... Umiesz się żegnać, dziewczynko? W imię ojca i syna i tak dalej? Widzieliście to, czy nie? W jakimś filmie, tak ksiądz podchodzi do małej dziewczynki i pyta się dziewczynki, czy umiesz się żegnać, dziewczynko? Do widzenia. Nie. Tak. No to nie. Do widzenia. Do usłyszenia. Ja się tak. No, to dobranoc. To też to, żeście podziękowali słuchaczom. No. Cześć. Pa, pa. Cześć. Cześć.